Calvin Klein to kolejny zapach z serii TK1, tym razem Summer Days, stworzony w 2022 roku przez Iliasa Erminidisa i Clementa Gavariego. Być może kojarzycie, oni są z firmy Niche. W składzie mamy kumkwat, herbatę, miętę, białe piżmo, wetyverię. Akordy na fragrantice to zielone, cytrusowe, aromatyczne, świeże, ale bardziej sugerowałbym się akordami podanymi na parfumo, czyli owocowe, świeże, cytrusowe, słodkie i syntetyczne. Słuchajcie, bo rzeczywiście tak jest. Zapach trzyma całkiem nieźle na skórze, ale posiada w sobie coś drażniącego nos. Nie wiem do końca, co to było. Wiem, że trochę klimaty przypominały taką, no nie wiem, może zepsutą mandarynkę, ale to była taka mandarynka z czymś tam. To prawdopodobnie był ten zapach kumkwatu. Herbata, mięta, białe piżmo i wetyweria, czy coś było wyczuwalne? Szczerze, po trochu było wyczuwalne te nuty, które podałem, bo ich jest mało, więc bez problemu, jak już siedzisz w tym. A, jedna rzecz. Na parfumie jest podane, że jest imbir i mrożona herbata oraz sorbetolite i wetyweria. Sorbetolite to jest molekuła stworzona przez firmę Niche, która przypomina akord. No właśnie, nie mogę namierzyć, bo na firmie niż mają podane romandolit. To jest delikatny, piżmowy zapach. O, jest coś. Że to jest sorbetolit, to jest jedna z 10 najlepszych molekuł. To po prostu przypomina zapach takiego sorbetu. Wiecie, jak sorbet pachnie, jak smakuje właściwie. Powiedziałbym, że to jest taki sorbet mandarynkowo-cytrynowy w ten sposób. Wyczuwalna tu jest mrożona herbata, właśnie o to miałem powiedzieć, czyli tam mniej jest tej wyczuwalnej herbaty i mięty, a bardziej po prostu mrożona herbata. Drażni mnie tą swoją lekką syntetycznością i tym czymś, co drażni nos, ale na pewno są osoby, którym ten zapach się spodoba. Nie jest zły. Jak za 100 zł, 100 ml, to wydaje mi się, że warto spróbować. Tylko pamiętaj, że musisz lubić zapachy owocowe, świeże, cytrusowe, słodkie. Jak któryś z tych akordów ci nie pasuje, to raczej ci się nie spodoba. Zostawcie swój komentarz, jeżeli mieliście z nim do czynienia. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Tutaj pokażę Wam jeszcze opakowanie. W sumie przypomniało mi to Egipt, ale to jest po prostu goście wypoczywający na pustyni chyba. No właśnie. Na razie.